Cześć, witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale Krzynol Garaż. Odcinek auto pod komputerem. Mamy tutaj moi drodzy Golfa 5 piątej generacji z roku 2007. Zobaczymy, co w takim staruszku siedzi. Parę błędów jest do ogarnięcia, na przykład niedziałająca wycieraczka z przodu, jakiś palący się bezpiecznik. No i jakieś wspomaganie, z którym ktoś nie mógł sobie poradzić. Zapinamy kompa, zobaczymy co tu słychać w takim golfiku. No to zobaczmy. O, nie gada. Gadaj. O. Engine sporadic communication error. No lecimy po sterownikach. Słuchajcie, stara platforma jak Octavia 2, Golf 5, Passat B6. Jakiś error communication. A jaki to jest w ogóle silnik tutaj, moi drodzy? Jakaś benzyna. Jak nie wiemy jaki, chcemy z kompa odczytać, tutaj nigdzie nam nie pokazuje, to wejdźmy w Advanced ID i tutaj nam chociaż pociśnie z jakiego LBL-a korzysta, zobaczcie. BLG. Silnik BLG. I wiemy wszystko. Znaczy nie wiem, co to jest BLG jeszcze, ale no nie ma to większego znaczenia. Słuchajcie, co tu się dzieje ze wspomaganiem? Nie, no lecimy sterowniki. Patrzcie, to jest jeszcze starego typu, po czym rozpoznajemy, że jest 00 czujnik kąta skrętu. Potem już jest 04 w nowszych, nie? ABS-y. Klasyczny tu jest układ 379P. Brak sygnału z silnika. Może tu jakieś odcięcie jest? Tego nie wiem. Klimatyzacja 047 PQ35, nie? Brak sygnału z silnika. No jest jedna magistrala, więc centralna elektryka, tu jakieś żarówki są popalone. Pani mi mówiła. Więc ok, 3C097049AJ. No nie wiem, czy to nie jest taki wyższy troszkę. Patrzcie, brak komunikacji na magistrali lokalnej. No, bo tu nie działają te wycieraczki za stronę. Jakieś żarówki, coś tam. Pokasujmy to. I tak częściowo wróci. No. Nie działa ten sterownik wycieraczek. Widzicie? Tu na magistrali lokalnej, czyli na linie, jest, tutaj nie ma czujnika deszczu zmierzchu. Więc tu na linie chodzi tylko połączony do borneca tylko silniczek, wycieraczek, cała elektronika, silniczka i tam coś się dzieje, także tutaj więcej nie zrobię. No nie wymuszę testu, nie ma komunikacji, bezpieczniki się palą od tego, no to będzie silniczek. Zegary, brak komunikacji z silnikiem, pewnie to jest. Kiedy to było? 289 900, jest 290, no to 10 tysięcy temu. To Gateway, no to tu też silnik się odbije. JK0 907 530K, patrzcie. Taki niziutki dosyć, stary. 2007. Databus, radio nie gada, no bo tu jest jakiś zasadzony jakiś Chińczyk. Drzwi kierowcy. 959701M, starego typu. Błąd w obwodzie centralnego zamka silniczka, nie? Radia nie ma, no i wspomaganie się pali. Ciekawy jestem, to też mam tutaj, żeby to zgasić. Czujnik kąta skrętu, czujnik momentu skrętu, sygnał niespodziewany, G269. To nie jest tak prosto. O nie, skasowało się, błąd. Pokażcie bloki pomiarowe. No jest prędkość obrotowa, jak szybko kręcimy kierą i moment, nie, z jaką tam siłą szarpiemy. O. Mogę dać to do grafiki? Ojejku, to trochę za duże. Takie malutkie zrób, o, żeby się złapało mi tu. Temperatury, nie? Widzicie to? Nie widzicie, to tutaj dajmy, o tak.
temperaturę nie. To nie wiem, co to jest. No i teraz patrzcie. To była prędkość obrotowa. A ten niebieski, gdzie się rysuje? Niebieski to niefartowny kolor. No ale dobra, no działa. No tutaj działa, lampka mi zgasła. Nie wiem, o co chodzi, więc tu nie będę się wygłupiał. No i radio, no i... Ta-da-dam. Central Electric malfunction. CAN gateway malfunction, no bo nie widzi radia. Dobra, jaki tu jest BCM, moi drodzy? Jak sprawdzić, wchodząc w takiego, w taki sterownik, w takiego borneca, jaki on jest? Słuchajcie, idziecie do Advanced ID. To Advanced ID jest fajną funkcją, bo tu też pokazuje na przykład numery wewnętrzne sterowników. I zobaczcie, ten sterownik o takim numerze korzysta z labelów, akurat moich, bo w user, ale 3C0937049 30H, czyli 30-bajtowy wysoki. 30-bajtowy wysoki. Co można zrobić w takim sterowniku? To nie jest moim celem tutaj na to auto dzisiaj, ale co można? Zobaczcie, w takim sterowniku, jeżeli on jest 30-bajtowy i high-endowy wysoki, to można włączyć doświetlanie zakrętów. Ja tu nie będę za dużo włączał. Doświetlanie włączę. Daytime running lights, diagnosis, front. To nie jest ten sterownik, gdzie byte 18 nam przeszkadza. Daytime running lights. O. Włączamy. Wewnętrzny algorytm tam doświetlania zakrętów. Teraz w jaki sposób mają być realizowane ten algorytm? Poprzez światła przeciwmgłowe. I to wszystko. Tak naprawdę to wszystko. Nie są to moje opisy, widzę, pomimo tego, że niby mówi, że to moje. Tylna wycieraczka, bo tylna wycieraczka też nie chodzi, wam powiem. A tylna wycieraczka jest sterowana przekaźniczkiem już, że to nie jest na żadnym linie podłączona, na żadnej magistrali. Rear wiper installed. Rozpoznawanie zajętości tylnego fotela. Musimy wątpić. Czujnika deszczu, czujnika zmierzchu nie ma. Dobra, zakodujmy to. Doświetlanie zakrętów. Może zadziała, może nie, bo na tych AJ i AH czasami działa, czasami nie. No dobra, nie ma komunikacji, słuchajcie. Do naprawy jest przejrzenie się przednim wycieraczką. No i tylnym. Jest tutaj na przykład output test. Pompa układu mycia przedniej szyby działa. Silnik przedniej szyby no nie zadziała, bo nie ma komunikacji, ale spryskiwacze reflektorów, ogrzewanie tylnej szyby, przekaźnik pompy paliwa, przekaźnik tylnej klapy. Czy jest to coś takiego jak pompa układu mycia tylnej szyby? Ale wycieranie tylnej szyby? Nie ma akurat, widzicie. No ale ja słyszę, pstrykam. Spryskuję. Przekaźnik cyka, natomiast wycieraczka się nie rusza. No to jest inna inszość, tył tam olać. Ważne, żeby przód był. O, pyk, pyk, przekaźnik cyknął. No dobrze, słuchajcie, no taki golfik. Prosta sprawa. BLG silnik to jest jakiś... Ech, aż sprawdzę. Tutaj sobie to sprawdzałem bezpieczniki tego Golfa. Moi drodzy, to jest Golf 2007 silnik BLG. Mi się daje to jakiś FSI jest. BLG FSI, ale to nie jest zwykły FS, tylko to jest turbo FSI 1.4. Były takie? BLG? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, moi drodzy. Golf 5, tak wygląda. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.